Można powiedzieć, że wracacie na tą drogę nieprzegranych meczów u siebie, ale znowu jesteście niepokonanym zespołem u siebie, no, ale remis z Jagiellonią dzisiaj. Mógłbyś ocenić to spotkanie? No tak, i tam dobrze jesteśmy jeszcze raz tam. Mam nadzieję, że się mam te pasy jeszcze raz, że dłużej, że będzie bez porażki. No to już przed meczem wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężki mecz, więc Jagiellonia, który ma bardzo ten probierz, który umie tam dać tam prawie do przyczyny. I to już byliśmy gotowi na taki mecz. Nie? Niestety remis był, ale mi się wydaje, że najważniejsze, że nie przegraliśmy. Ty wszedłeś na boisko w bardzo trudnej sytuacji, kiedy kontuzjował Hubert Łąkiewicz. Zagrałeś bardzo dobrze. Jesteś zadowolony ze swojego? Nie od teraz, to od kiedy trener przyjął do Krakowia, jestem bardzo zadowolony z gry. Teraz niestety nie grałem w tym meczu, ale będę pracować jak najszybciej pracować. Następny mecz z Górnikiem Zabrze, już weekend. Liczysz na to, że nadal będziecie zwycięzcy na wyjeździe i nadal bez straconej bramki, ty jako defensor będziesz miał podjąć tym swój spory udział. Oczywiście, tak musimy myśleć zawsze, na razie myślę tylko następny i następne też. Idziemy, żeby po zwycięstwo. Idziemy tam czasem, chyba drużyna Zabrze, ale na pewno pójdziemy tam, bo trzy punkty walczy, jak i zawsze. Dzięki, ludzie.